Mógłby stać sobie blisko mnie. Jak ocenia pan dzisiaj start swojej kadry? Ja myślę, że no to tak skakali, jak warunki na to pozwalały i taki troszkę lotalizny konkurs, ale udało się go rozegrać i myślę, że takie dwa troszkę słabsze skoki się nam przytrafiły. W całym tych trzech skokach pierwsza seria próbna bardzo dobra w wykonaniu wszystkich. Druga w miarę okej, w trzeciej troszeczkę Krzysiek mnie tu słabi, ale poza tym było w miarę okej. Generalnie warunki duży wpływ miały dzisiaj no, na to? No myślę, że bardzo duży, to także wiatr tu odgrywał główną rolę i, no i to było od razu widać po skokach, jak się tak zmieniło troszeczkę, no to zawodnicy odlatywali od razu dalej. Jakie plany na najbliższy czas? Po najbliższy świętach? Czas, no same święta wyjeżdżamy do Engelbergu, także w czwartek już lecimy. No i startujemy w Engelbergu 27-28. A jak wygląda sytuacja z Kubą Wolnym? Z Kubą wygląda w ten sposób, że no, wznowił treningi, był na skoczni, już wszystko, mieliśmy wszystko zgodę od lekarzy, poczekaliśmy nawet dłużej, jak to wszystko wyglądało, ale no, niestety pokazało nam to, że jeszcze musimy poczekać, bo to kolano nie wytrzymało, jeszcze takie kłucie miał w kolanie i od razu do szpitala, bo troszkę opuchło i doktor stwierdził, że musimy jeszcze poczekać chwilę, troszkę trzeba wzmocnić. Tak, na szczęście nic dużego się nie stało, nie zerwało się to z powrotem. Ale musimy czekać i nie cierpieć. Czy można stwierdzić, kiedy wrócić do treningu? To ciężko powiedzieć, to nie jest takie, zależy jak to się wszystko goi. Tak, mamy taką nadzieję, że to takim dużym znakiem zapytania może Puchar Świata zakładać. A te jego skoki właśnie to były pierwsze te na wielkiej krokwi, czy oddawał na mniejszych skoczniach? Nie, oddawał na wielkiej krokwi, to skocznia była super przygotowana, także skoczył na wielkiej krokwi dwa razy, no, no normalnie, ale jednak nic przylądowań normalnie wylądował, ale no wtedy, tak jak mówię, poczuł ból i... Nie ma takiej możliwości, że po prostu za duża skocznia na początek? No, raczej nie. Raczej nie, tu był sam nawet nakręcony, także to też w głowie siedzi, czy zawodnik sam chce, to podejmowaliśmy wszyscy razem decyzję, czy zaczynać, czy nie. A czy ta przerwa może obniżyć formę tego zawodnika? No nawet te dwa skoki pokazały, że tak nie jest, no to trudno jest powiedzieć, czy obniży, czy tu głównie siedzi skakanie w głowie, jak siedzi w domu i potrafi najważniejsze wagę trzymać i być w takim dobrej formie fizycznej, to myślę, że w niczym nie przeszkadza. Tak, to dziękuję.